Mieścił się pan w kwadransie akademickim. Starałem się bardzo, żeby nie odniesie oceny ze sprawowania. Zaraz. Na każdym zebraniu jest tak, że ktoś musi powiedzieć coś pierwszy. To będę ja. Okej. Witam was wszystkich. Dzięki, że przyszliście tak licznie w swoim imieniu i pana Piotra. Żeby nie przedłużać, to cóż mi pozostaje powiedzieć. Nie wiem, czy pan się zgodzi, bo tam będzie takie pytanie, ale mówię o panu Polski Clarkson, więc... Ja się nie zgadzam, dlatego że Jeremy McShimanowi. To w takim razie tak nie będę zaczynał po prostu. Piotr Frankowski, witamy. Tutaj zapraszam do spoczynku. I głos oddaję dla kolegi, który będzie zadawał pytania. No i przechodzimy do ciężkich tematów. Mam nadzieję, że pan wybrnie. Ostatnio raz jak widziałem taki mikrofon, dostał przed biskupem. Witam serdecznie. Na początek pytanie o to, jak zaczęła się pana przygoda z dziennikarstwem motoryzacyjnym i dlaczego wybrał pan auta, bo z tego co wiemy, jest pan również miłośnikiem samolotu. Ja wolę samoloty od samochodów. Samochody przy samolotach są proste jak deski z gwoździem. Ile macie czasu? Bo to długa historia jest bardzo. Wychowałem się w rodzinie, w której duże były tradycje techniczne. Mój ojciec był policjantem, ale jednocześnie, odkąd pamiętam, od nie wiem, drugiego roku życia, zawsze naprawiał motocykle i samochody. I jednocześnie latał w aeroklubie. I tak naprawdę pierwsza rzecz, którą pamiętam z dzieciństwa, to jest zapach gorącego silnika od samolotu Gawron. Nie wiem dlaczego. Potem pamiętam zupę babci. I wydawało mi się, że zawsze, że będę pilotem. Bo to była taka naturalna konsekwencja tego, co się działo w rodzinie. Okazało się w pewnym momencie, że jestem ślepy i trzeba było zmodyfikować ten plan. Za komuny było tak, że szkolenie lotnicze było darmowe, jeżeli się tylko spełniało warunki. Ale niestety trzeba było mieć wzrok A1, tak jak na pilota odrzutowca, bo to były oczywiście działania paramilitarne. I nie było możliwości latania w okularach i trzeba było z tego zrezygnować. Samochody były bardzo blisko. Ja w ogóle piszę, w tym roku mija 30 rok, odkąd piszę zarobkowo. Bardzo dawno. Wtedy tworzył się węgiel. Było to tak, że jak byłem zupełnie młody, wydawało mi się, że tym, czym będę się zajmował w życiu, będzie elektronika. Prawda, że daleko to wszystko. I pierwszy artykuł w życiu opublikowałem w czasopiśmie Radio Elektronik. I opisałem w nim budowę wewnętrzną magnetowidu. Trudno uwierzyć, ale tak było. Wtedy jeszcze pamiętałem, jak magnetowid działa. Teraz już nie ma magnetowidu, więc temat jest z głowy. Potem pisałem o muzyce przez wiele lat. Zajmowałem się nagrywaniem muzyki, komponowaniem, grałem trochę. Zamierzchłe czasy. Głównie polegało to na tym, że zaprzyjaźnione zespoły pożyczały ode mnie syntezator i nie oddawały. A piosenka, której byłem współautorem, w 91 wygrała konkurs debiutów w Opolu. Wszyscy zapisali? Koło 89 roku zaczął się zmieniać rynek mediów w Polsce. Pojawiły się pierwsze firmy, które robiły coś komercyjnie. Jednocześnie były likwidowane komunistyczne firmy państwowe. I to była taka sytuacja, w której musiałem wybrać, czy zakończyć pisanie pracy magisterskiej. To oczywiście nie jest historia pouczająca w tym kawałku, nie róbcie tak jak ja. I iść do pracy w szkole, z zawodu jestem nauczycielem angielskiego. Albo pójść do jednego z pierwszych międzynarodowych wydawnictw w Polsce i zrobić gazetę. No i wybrałem gazetę. I robię te gazety do dziś, po prostu niczego innego nie umiem. To był magazyn Motor Hobby, który wydawałem do 91 roku. I to było pierwsze tak wyglądające pismo o samochodach w Polsce. Potem namówiłem świeżo powstałe wydawnictwo Bruszyński i Spółka, żeby wydać mojego pomysłu miesięcznik Motomagazyn, który wychodził do roku 98. Potem był czas motoru i współpracy z wieloma gazetami, nie tylko w Polsce. Później był to Pier, to pewnie część z was wie.
Ja robiłem tę gazetę przez pierwsze 4 lata i to te pół roku przed wydaniem pierwszego numeru. Myślę, że tu jakieś pytania będą, ma pan tam coś na kartce. No a teraz jest Trump. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział, to ja pozwoliłem sobie przynieść około 1,5 kg papieru. Ale to dobrze wydane pieniądze, o tym opowiemy potem. I w zasadzie, wracając do pana pytania, bo jestem tym okropnym typem przesłuchiwanego, który mówi więcej niż było w pytaniu. Wydarzyło się tak, że pracowałem przy gazecie, która w tym pierwszym wydawnictwie międzynarodowym, która traktowała o parapsychologii. No, żadna praca nie hańbi, prawie żadna. I wydawnictwo planowało wydanie pisma o samochodach, ale zleciła tę robotę gościowi, który sobie z tym zupełnie nie poradził. Zadzwonił do mnie szef wydawnictwa ze Sztokholmu i powiedział: słuchaj, gościa dzwoniliśmy, jeżeli jesteś w stanie wydać numer w 2 tygodnie, to gazeta jest twoja. I ja praktycznie cały napisałem. Numer się wydał, sprzedał. I tak się jakoś przyzwyczaiłem do samochodu. Dziękuję. Akurat dzwonią pan o rampie. Jest pan, jak pan mówił, redaktorem naczelnym tego kwartalnika. Jak przyjął się na polskim rynku? Bo słyszałem wiele głosów, że cena jest zbyt wysoka jak na takie czasopismo. I skąd pomysł na wprowadzenie takiej nowej pozycji na rynek? Bo jest ona w Polsce unikatna. No staramy się, żeby nic nie było podobne. Ale wie pan, to jest tak, że są różne rzeczy w różnych segmentach rynku. W jakim jesteśmy, jak jesteśmy uczelni, panie Emilu? To szkoła jest handlowa, tak? Państwo powinni wiedzieć, że w danym segmencie są produkty na różnych poziomach, a także produkty premium. Produkt premium polega na tym, że można się najeść kaszanką z chlebem, ale niektórzy wolą jeść francuską bagietkę z kawałkiem gotowanego homara, prawda? I ci ludzie, którzy jedzą homara, wcale nie są bardziej najedzeni od tych, którzy jedzą kaszankę, tylko po prostu szukają smaku, szukają doskonałości, szukają różnorodności. W przypadku Rampa to jest taka akcja, że chcieliśmy zrobić pismo, które się odróżniało pod każdym względem, na każdej płaszczyźnie od wszystkiego, co jest na rynku. Ja parę lat temu popełniłem artykuł do miesięcznika Press, w którym zanalizowałem rynek polskiej prasy samochodowej. I tam napisałem rzeczy, po których część kolegów do dziś nie podaje mi ręki. Napisałem mianowicie, że największym błędem większości wydawców jest to, że każą swoim pracownikom, aby wydawali dokładnie taką samą gazetę jak pozostałe. To jest ze strachu. Jeżeli spojrzycie na segmenty telewizji, radia w Polsce, a nawet produktów spożywczych, to jest dokładnie to samo zjawisko. To się bierze z korporacji, która zatrudnia mnóstwo miernot. Ludzi, którzy się boją podjąć ryzyko i podjąć decyzję. Decyzja wiąże się z ryzykiem, że ktoś, nie daj Boże, potem rozliczy, że się nie miał racji. A w biznesie to jest tak po prostu jest, że czasem się nie ma racji. To jest nieodłączna część prowadzenia interesów. I jak pan potem pozwoli, to ja opowiem trochę jeszcze o miesięczniku Top Gear, bo to jest taki ciekawy przypadek także pod względem gospodarczym. Ale w Polsce w miesięcznikach w tej chwili nie ma żadnego, który się wyróżnia na tle pozostałych. W tygodnikach mamy 2 tygodniki o samochodach, prawda, które są dokładnie takie same, różnią się winietą i ceną. No i jeżeli mamy 2 produkty, które różnią się tylko ceną, a w środku mamy dokładnie to samo, to dlaczego możemy oczekiwać, że ludzie będą kupować obydwa? Ale jest to asekuractwo, czyli wydawca wzywa naczelnego i mówi: panie Mietku, pan mi tu zrobi takie pismo, jak tamto drugie. No bo tak jest bezpieczniej, tam to się sprzedaje, zrobimy takie samo, tylko na przykład więcej czerwonego na winiecie. I z chwilą, kiedy zmieni się relacja cenowa między pismami, to ludzie zaczną kupować to drugie, dlatego że merytoryczna zawartość, jakość, czy to, co nas przyciąga, te kotwice, które nas ciągną do tego pisma, są takie same. Jeżeli spojrzymy na miesięczniki, to w tej chwili się tak porobiło, że nie ma żadnego miesięcznika samochodowego premium. Tak naprawdę może Classic Auto. A cała reszta to są pisma udające rynkowe. One nie są rynkowe. W Wielkiej Brytanii jest taki miesięcznik, nazywa się What Car. Może ktoś z was zna. What Car jest czasopismem zakupowym.
I Anglia jest takim wyjątkowym krajem, że jak się robi badania rynku na temat decyzji przy zakupie nowego samochodu, to 40% ludzi przyznaje, że kierowało się zauważoną gdzieś opinią z miesięcznika Łotka. W Polsce takiej korelacji nie ma. W ogóle. Po prostu ludzie kupują bez względu na opinię dziennikarzy. To powiedzmy sobie uczciwie. Bardzo fajnie, jak się ma opinię, ale z drugiej strony, jeżeli wydawca jest takim asekurantem, to żąda od swoich pracowników, żeby nie pisali niczego, co zaprzecza opiniom z innych gazet. Prawda? Bo wtedy jest tak bezpiecznie. Wszyscy piszemy to samo, wszyscy piszemy, że jest fajne. Jeżeli spojrzymy teraz na przemysł samochodowy, to dokładnie takie samo podejście jest w firmach japońskich. Będziecie mieli potem czas pogrzebać w internecie, zobaczcie słupki sprzedaży japońskich firm samochodowych w Europie. Co się dzieje z Hondą, z Mitsubishi, z Toyotą, z Nissanem. Tak naprawdę to Nissan przez to, że jest własnością Renault i jest tam zupełnie inna polityka produktowa, to jeszcze wygląda nieźle. Natomiast w tych pozostałych firmach wyobrażacie sobie takie zebrania, gdzie siedzi 60 starych Japończyków w garniturach. I nagle jeden chciałby powiedzieć, słuchajcie, bo taka moda teraz jest, żeby samochody fajne były. I wszyscy powiedzą, no nie, no, wyjdzie do sąsiedniego pokoju i popełni samobójstwo. I w takich hierarchiach korporacyjnych, gdzie ludzie boją się powiedzieć, co myślą, a nawet jak powiedzą, to nikt ich nie słucha, albo się ich za to ukaże, to wszyscy tak sobie grzecznie robią to samo, co inni. Jaki to ma wynik gospodarczy? Przepraszam bardzo, ale to niestety jest przejaw starości, zapomniałem włączyć telefon. Jeśli dobrze pamiętam słowa obcojęzyczne, to wtedy sprzedaż wszystkich tych pism będzie się asymptotycznie zbliżać do zera. Bo wszystko wygasa. Nikt nie potrzebuje tych produktów. Są coraz bardziej nudne i powtarzalne. I co się wtedy mówi w Polsce? Internet. Internet zabija czasopisma. Zachęcam do spojrzenia na statystyki sprzedaży czasopism papierowych w USA i w Europie Zachodniej. Nigdzie nie ma biedy. W Stanach Zjednoczonych sprzedaż papierowych książek między 2013 a 2012 wzrosła. Ale jak się poczyta polskich publicystów piszących o mediach, to nie, no to internet i książki elektroniczne, nieprawda. Dlatego jest rant między innymi, że ludzie, którzy nie chcą kupować chińskiego swetra na bazarze, czyli to są ci, którzy nie chcą się najeść kaszanką z chlebem, im zależy na tym, czego dotykają, z czym obcują, żeby życie było przyjemne. Bo przecież możemy pomalować ścianę farbą olejną, walnąć lamperię, bo to jest nowoczesność waszej uczelni. Za moich czasów na uczelniach były lamperie namalowane pod kreskę farbą olejną. Albo można namalować, no cóż, no, w kaplicy Sykstyńskiej na suficie nie ma lamperii z farby olejnej. I po prostu obcujemy tam z piękną sztuką, która z punktu widzenia budowy budynku jest niepotrzebna. Dach nie będzie mniej ciekł, jeśli namaluje coś na nim Michał Anioł. Dokładnie dlatego ramp jest takim czymś, co jest antytezą internetowej tandety, tej darmowości. Tego wszystkiego, co jest ulotne i ma rozdzielczość 800 na 600. Możecie to wziąć w rękę i jest takie jak piękne drewno w samochodzie albo skóra. Mamy tutaj taką rzecz, że drukujemy druk wypukły. To nie jest tłoczenie, tylko specjalny puchnący lakier. I w związku z tą technologią, którą zapożyczyliśmy od naszych kolegów z Niemiec, tylko jedna drukarnia w Polsce umie to zrobić. Drukujemy w Polsce, bo patriotycznie podeszliśmy do sprawy. Napisaliśmy niedawno do innych drukarni, próbując sprawdzić ceny. I odpisały nam wszystkie, że druk w tej technice jest niemożliwy. No to wysłaliśmy im po egzemplarzu, żeby zobaczyli, że się mylą. Co odpowiedziałem na pytanie? Zapomniałem, jakie było. Pytałem, jak się przyjął na polskim rynku. Nie głodujemy. Tu trzeba spojrzeć na to całościowo, dlatego że ramp, tak samo jak w Niemczech, nie jest i nie będzie nigdy pismem popularnym. Tak drogo kosztuje zrobienie go, że nie będziemy nigdy starali się drukować miliona egzemplarzy. To jest po prostu niemożliwe. Bo trzeba by wtedy wziąć kredyt z banku, który nam go nie da. Gdybyśmy chcieli założyć spożywczak. To jest prawdziwy przykład. Mój kolega, który pracuje w jednej z firm, która produkuje w Polsce samoloty, które się świetnie sprzedają w Anglii i USA, ale w Polsce wcale, poszedł kiedyś do wszystkich banków w Polsce, żeby mu pożyczono pieniądze na rozpoczęcie produkcji samolotu. Zamówienia były, ale trzeba kupić materiał i fizycznie te samoloty wykonać, zanim się zainkasuje pieniądze. To jest proces dość długotrwały.
i wszystkie banki mu odmówiły. I wszędzie mówiono mu to samo. No ja bym chciał zrobić super sam jakiś to. Tak, ale samoloty? Nie, to się nie opłaca. I tak naprawdę towary wysoko przetworzone w Polsce są niemodne. Natomiast nie głodujemy. Bardzo mnie cieszy taka informacja. I wspomniał pan właśnie o TopGearze. Jak zaczęła się jak zaczął się ten projekt? Jak wyglądało wprowadzenie na magazynu na nasz rynek? I co tak naprawdę było sukcesem TopGear w Polsce? Czy to, że wyróżniał się na tle rodzimych marek, że był unikalny, czy właśnie jednak ta marka, która ma związek z Clarksonem i Top Gearem? No, to jest długa opowieść ekonomiczna. Jeszcze cierpliwość jest? To było tak. Już teraz nie wiąże mnie klauzula tajności, mogę wam powiedzieć wszystko, jak było. Wydawnictwo Burda przejęło za długi wydawnictwo Vogel z Wrocławia. I to wydawnictwo wcześniej już podjęło próbę pozyskania licencji na Top Gear. I miało coś w rodzaju promesy tej licencji. Jakieś pierwsze kroki zostały zrobione. I Burda przejęła z dobrodziejstwem inwentarza wraz z długami możliwość wydawania miesięcznika Top Gear w Polsce. Na początku pomysł był taki, żeby po prostu tłumaczyć wydanie angielskie. I na tym etapie wynajęto mnie. Ja bardzo nie lubię takich gazet, które są po prostu przełożone skądś, dlatego że one są sukcesem tylko na poziomie oszczędzania. A jak wiemy, oszczędzanie nie generuje żadnego przychodu, tylko oszczędzanie. I tutaj pouczająca przypowieść o dwóch chińskich restauratorach, którą zawsze opowiadam, jak się mówi o kryzysie. Dwóch Chińczyków miało knajpy przy jednej ulicy, nadszedł kryzys. Jeden zrobił to, co robi korporacja, czyli zwolnił ładne kelnerki, nie odmalował ścian, zmniejszył zawartość menu i splajtował. A drugi wynajął te ładne kelnerki od tamtego, odmalował knajpę za pożyczone pieniądze i wszyscy ludzie poszli do niego. Dlatego, że kryzys nie oznacza, że nikt nie kupuje żadnych rzeczy, tylko oznacza, że kupują ludzie mniej. Więc postarajmy się, żeby kupili od nas. I kiedy zaczynaliśmy Top Geara, to było przed gwałtownymi zmianami kursu euro i kryzysem 2008 roku. I wszyscy byli pewni, że boom będzie trwał wiecznie. Jak wiemy, w ekonomii nie ma absolutnie niczego pewnego. I wiedziałem od razu, że jeżeli zrobimy pismo zachowawcze, to ono na początku będzie miało efekt nowości. W przypadku magazynów typu miesięcznik to są zwykle dwa numery do trzech. Ludzie kupują sprawdzić, co jest w środku, a potem przestają. Dlatego, że oryginalny miesięcznik Top Gear jest pismem rozczarowującym. I to możemy sobie brutalnie powiedzieć. Jest wśród angielskich miesięczników samochodowych jest pismem merytorycznie najsłabszym. Dlatego, że w każdą sobotę jest program w telewizji. I w Anglii wszyscy oglądają ten program, prawda? Więc można sprzedać magazyn, który będą wszystkie strony białe. Takie są realia. Okazało się, że jak zaczęliśmy rozmawiać z ludźmi, zrobiliśmy małe badania fokusowe. Nikt nie wiedział, że takie pismo w ogóle wychodzi. Wszyscy znali tylko program, którego notabene wtedy, kiedy zaczynaliśmy, czyli na przełomie 2007-2008, takiego pisma, tego programu nie było na żadnej antenie w Polsce. Był tylko na YouTubie. Więc liczenie, że program pociągnie sprzedaż magazynu, było ze wszechmiar naiwne. Ale było bardzo ciekawe, jak ludzie postrzegali program. I ludzie spodziewali się, że magazyn jest opisem realizacji programu, że zawiera te same treści, co program, tak samo podane, czyli że są numery na granicy kaskaderstwa, że są ciekawe podróże i porównania pojazdów ze statkami powietrznymi i tak dalej, które w programie są, ale w magazynie nie ma ich wcale. I powiem wam, że redakcja czasopisma z ekipą Andy'ego Willmana, która robi program, nie spotyka się nigdy i nigdy z nimi nie rozmawia. To są zupełnie odrębne byty. Jeżeli coś się pojawia, co jest zrobione wspólnie, to jest to przypadek. Gdybyśmy zrobili magazyn po prostu przetłumaczony, taką kalkę brytyjskiego, to by się skończyło źle. Więc zacząłem się zastanawiać, co trzeba do magazynu włożyć, aby był taki jak wyobrażenie ludzi o marce, a nie jej rzeczywista zawartość. No i trzeba było zrobić te numery kaskaderskie. I trzeba było ścigać się ze śmigłowcem i z łódką i czasem niestety w coś uderzyć i potem blizny są i boli. No niestety nie zawsze wychodzi. To jest fizyka i to są maszyny i nie zawsze wszystko wychodzi idealnie. Trzeba było wymyśleć typy materiałów, które odróżnią magazyn od pozostałych miesięczników.
sam, po prostu sam brand nie sprzedawał go wcale. Pamiętajmy, wtedy nie było programu w telewizji, nie było żadnej emanacji programu na innych płaszczyznach, takiej oficjalnej. Nie było BBC Knowledge wtedy. I nie było kampanii reklamowej. Zaczęliśmy dawać pismo bez kampanii reklamowej. Pamiętam taki numer miesięcznika Press, gdzie, kiedy ukazał się pierwszy numer, zapytano tak zwanych medioznawców. Gdzie to są medioznawcy? To są tacy sami goście, jak ci, którzy prognozują rozwój sytuacji na giełdzie. Znaczy, nie mam bladego pojęcia o tym, co się stanie, ale bardzo lubią widzieć siebie na zdjęciu. I oni się nam wszyscy pokazali, nawet niektórzy byli bardzo znani i wszyscy powiedzieli, że to pismo jest chaotyczne, że nie ma stylu i nikt go nie kupi. Tego numeru sprzedaliśmy 97 800 egzemplarzy. Jeżeli nikt nie, to jest 100 000 ludzi. Zabrakło tego, co wydrukowaliśmy. Potem nadszedł kryzys. Ale w dalszym ciągu, konsekwentnie robiąc to, co robiliśmy, byliśmy liderem i zrobiliśmy coś, co Tobier zrobił tylko w Wielkiej Brytanii, poza Polską. To znaczy, wygrywał z pismami dla mężczyzn. I wielokrotnie pytano mnie, zresztą w Polsce, takie spotkania z ludźmi z firm, faceci w garniturach. No wiecie, jaki typ. No panie Piotrze, kumple. Nie uważa pan, że fajniej byłoby, jakby się tu jakieś rozebrane kobiety dali? To jeszcze lepszy byłby magazyn. Ja zawsze mówiłem, że naszych czytelników stać na kontakt z żywą kobietą. I sukces był taki, że sprzedawaliśmy w końcowym etapie wydawania pisma w Burdzie 2 razy więcej niż Playboy. Nie mając w dalszym ciągu żadnej nagiej kobiety w magazynie. I coś takiego było tylko w Wielkiej Brytanii. Natomiast w większości krajów, ponad 20, gdzie wychodził to Pier, bo w niektórych już nie wychodzi, niestety padł, albo został zabity przez Brytyjczyków, wszędzie tam czasopismo było na ostatnim miejscu w miesięcznikach samochodowych. Wszędzie. Wyjątkiem była Polska i Wielka Brytania. Jest to o tyle ciekawe, że nawet w Rosji, gdzie on miał dość dobrą pozycję, tam jest łatwiej, dlatego że do niedawna wolno było reklamować papierosy i alkohol, więc można mieć mnóstwo fajnych wpływów, których u nas nie ma. Nie ma tego ogromnego rynku, na przykład luksusowych alkoholi, który jest w Moskwie, bo nie oszukujmy się, Rosja to Moskwa i tam są pieniądze. Oni konkurowali z GQ rosyjskim. Natomiast w Polsce trzeba było się zastanowić, co zrobić, gdzie w sytuacji kryzysu i upadku rynku samochodów nowych. Wiecie, jak to jest. Pismo jest o samochodach. Jest samochód na okładce, tak? Jakie powinny być reklamy w środku? Samochodów. No tak, ale tam nie ma pieniędzy. Ten rynek nie ma głębi. Jeżeli się sprowadziło do Polski 1 200 000 rozbitych samochodów i sprzedaż samochodów nowych wynosi 200 tysięcy sztuk, to skąd mają się wziąć te pieniądze? Jeżeli w tych wszystkich korporacjach od samochodów też pracują tacy goście, jak szef tego Mietka, o którym mówiłem wcześniej. I mówi mu, zrób tak jak inni, to oszczędzajmy, może w internecie coś damy. No goście, którzy zaglądają do internetu i szukają, jak do Skody Felicji założyć LPG taniej, na pewno pójdą i kupią Audi RS6. Po prostu widzę ten tłum. I trzeba było pójść w bok. To jest to, co się nazywa po angielsku lateral thinking. Prawda? Liniowo myślimy, liniowo, że jeśli nie, to, no to, no, no, no to potem już tylko samobójstwo, a tu trzeba pójść zupełnie w bok. Gdyby ludzie nie wymyślili samochodu, to by po prostu mieli tańsze konie. Wiecie, była taka prognoza, że w 1899 ulice Paryża będą nieprzejezdne, bo końskie łajno pokryje je całkowicie. Nie przewidziano bowiem tego, że pojawi się samochód. I tak samo można się zastanawiać, ile świec należało produkować, by oświetlić współczesne miasta, gdyby nie to, że wynaleziono żarówkę. I poszliśmy w bok, to znaczy postarałem się o to, żeby czasopismo było czasopismem bardziej premium. No, miałem do dyspozycji markę, która premium nie jest, bo to Tobier w Anglii jest czasopismem dla zwykłych ludzi. Tam każdego stać na pismo za 3 funty z kawałkiem. I podstawowy czytelnik Tobiera to jest robotnik, którego stać z normalnej pensji na Golfa GTI fabrycznie nowego, a marzy o Porsche. Są bardzo szczegółowe badania tego typu, notabene. Pani to nagrywa wszystko? No to lipa, tego nie będziemy puszczali. Postać Stiga została wymyślona dla kobiet przez marketingowców BBC. Jakby to powiedzieć delikatnie, postaram się. Podobno większość kobiet marzy o bliskim spotkaniu z zamaskowanym facetem. Ale jest to skuteczne, dlatego że udało się przyciągnąć przed telewizory kolejną grupę,
istnieje bardzo duże kojarzenie takiej rodzinności, grupowego oglądania z marką programu telewizyjnego. Udało to, co mi się udało zrobić, starałem się umieszczać w piśmie artykuły, które były bardziej intelektualne niż w oryginale, które pokazywały jakieś zjawiska przekrojowe, pokazywały zjawiska z pogranicza sztuki i filmu. To, co robiliśmy, ktoś czytał to, wie, jak go robię? Na przykład ja bardzo lubię filmy, tylko stare, bo nowe filmy są do niczego. Ja oglądam zawsze filmy z aktorami, którzy już nie żyją. I był taki, jest taki słynny film, krótkometrażówka Claude'a Lelouch'a, który trwa 10 minut, nazywa się Septième Rendez-vous. To jest taki przejazd samochodem o świcie przez Paryż, nie ma w nim ani jednego słowa. To opowieść na inną okazję, jakbyście chcieli pogadać o samochodach, filmach, to 50 godzin musicie sobie zarezerwować. W każdym razie oglądaliśmy ten film wielokrotnie i kiedy pojawił się taki samochód Renault Megane F26R, który miał plastikowe szyby, klatkę w środku i głowę, udało mi się załatwić piąty egzemplarz tego samochodu i my przejechaliśmy nim przez Paryż, ja i Bożej Żuławski, trasą z filmu. Pokazaliśmy samochód w tych samych miejscach, w tym całym kontekście. Czyli założyliśmy, że ktoś rozumie, o co chodzi w tym filmie, że ma tę wiedzę, a jeśli nie ma, to ją znajdzie, dlatego że my podsuniemy, gdzie tej wiedzy szukać. I zbudowaliśmy coś bardziej skomplikowanego niż proste opis, że jakiś samochód jest szybszy, a drugi wolniejszy. Tak? I robiąc takie rzeczy konsekwentnie, doprowadziliśmy do tego, że firmy, które sprzedawały towary niesamochodowe, zaczęły widzieć w badaniach, że czyta nas 10% kobiet. Świetny wynik. I większość to byli faceci w wieku mniej więcej od 20 do 45 z średnim lub wyższym wykształceniem z dużych miast, którzy jednocześnie robili mnóstwo rzeczy ciekawych dla reklamodawców. I w końcu 70% naszych przychodów było z reklam niesamochodowych. To był rekord polski. W tej chwili pismo jest wydawane przez wydawnictwo Springer i już takiego wyniku nie ma. Ani sprzedażowego, ani reklamowego. Natomiast byliśmy ewenementem i to zostało nagrodzone w pewnym momencie. Nie pamiętam, jak się ta nagroda nazywała. Jak mi przypomnicie, to wam gdzieś napiszę w mailu. O, stoi u mnie na progu. Był taki kod załatwienia i tu trzeba przewieźć. Nie, to sobie odpuścimy. Trzeba robić te rzeczy. I następne trzeba robić rzeczy, które są odrobinkę za trudne dla odbiorcy. Tak? Czyli jeżeli odbiorca musi być stymulowany, żeby szukać tej wiedzy, żeby wracać, że na przykład nie rozumie czegoś do końca, przeczyta po raz drugi i drogą olśnienia dotrze do tego, co jest treścią. I w ten sposób można ludzi przyciągnąć, uwiązać do gazety. Oczywiście można robić cykle. Convenience Challenge był cyklem, gdzie pokazywaliśmy, co się z tymi samochodami dzieje. No ale nagroda pokazała, że nawet ludzie za granicą zrozumieli, o co nam chodziło. Notabene zrobiliśmy to dokładnie w tym samym czasie, kiedy w programie był Convenience Challenge. Program nie był wtedy emitowany w Polsce, ale Convenience Challenge tamten polegał na tym, że zestawiono brytyjskie samochody z sowieckimi. Nie wiem, czy ktoś widział. Jest taka piękna scena, kiedy Clarkson, jadąc jakimś angielskim złomem, spycha ze skarpy ładę, w której jedzie May i mówi zdanie: "We have just killed James May. Anyway." Czyli przechodzi do następnego zdania, faktycznie May tam gdzieś spada do rowu. My żeśmy się z... Ja znam Clarksona od 1993 roku, kiedy jeszcze był stary program Top Gear, Stephen Liddellem. Według mnie najlepsze czasy programu. W czasie robienia polskiej edycji Top Gear zrobiliśmy raz rzecz wspólnie z nimi, ale tylko tak troszkę wspólnie. Poproszono nas, żebyśmy najpierw... Czy możemy znaleźć w Polsce jakieś obrzydliwe miejsce? I to był zespół dokumentujący program, który przygotowuje edycję. Na co odpisałem, że nie, nie. A czy możemy znaleźć jakieś miejsce, które wygląda jak w środku komuny i mieszkają w nim na przykład brudni Cyganie? Oczywiście, że wiem, gdzie są takie miejsca w Polsce. Są takie wioski przed wjazdem do Starego Sądza. Ale nie chciałem, bo jestem patriotą, chociaż to takie niemodne słowo, pokazywać, że nasz kraj jest obrzydliwy. Dlatego, że jednocześnie mamy taki sam sukces magazynu jak Brytyjczycy. W tym właśnie kraju. Powiedziałem, że takich miejsc nie ma. Za to mogę pokazać mnóstwo przepięknych okolic i fantastycznych miejsc, o których im się nawet nie śniło. A ekonomiści? Uczyliście się historii? Czy ktoś wie, ile w sumie było za PRL-u w Polsce kopalni uranu?
Ręka w górę, niech ktoś zgadnie. Ile? 13. 13 był specjalny urząd do spraw energii jądrowej. To oczywiście nazywało się tak po komunistycznemu, bo nie było żadnej energii. Który służy wyłącznie temu, żeby koordynować wydobycie uranu, wzbogacanie go, był wzbogacany w Polsce i wywożenie go do Związku Radzieckiego. Cały był kierowany na Syberię do fabryki Głowic, do rakiet i bomb. Nigdy Ruscy naszego uranu nie robili niczego pokojowego. Zaproponowałem na przykład takie miejsca. W Kowarach jest tak zwany zakład R1, zakład wzbogacania uranu, który działał do lat 70. I on istnieje. A więc nie chcieli czegoś takiego i wtedy nakręcono odcinek w Rumunii, bo tam byli Cyganie. Nie wiem, czy pamiętacie ten odcinek, gdzie Lamborghini ulegało uszkodzeniu po zdarzeniu z Dacią prowadzoną przez cygana. Notabene moi koledzy Rumunii, to trzeba odróżnić etnicznego Rumuna od rumuńskiego cygana, bo to są zupełnie inni ludzie, nie mają ze sobą wiele wspólnego oprócz lokalizacji. I oni byli strasznie oburzeni, że program pokazał ich kraj jako zacofaną dziurę gdzieś na końcu Europy. A jak się pojedzie do Bukaresztu i pozna ludzi, którzy studiują na uniwersytetach, to w ogóle nie jest taki kraj. Tego uniknęliśmy. W pewnym momencie dowiedziałem się, że będzie realizowany odcinek, w którym bohaterowie będą samochodami kupionymi za 1000 funtów uciekać z obozu jenieckiego w Murnau. Tak? 2 lata. Dwa lata temu wydał pan książkę Jeździć Szybko. Czy była to chęć pokazania ludziom, że można jeździć dynamicznie w Polsce, czy raczej spełnienie swojego marzenia, żeby wydać książkę? I co pan myśli o polskich kierowcach? Czy potrafimy jeździć, czy raczej sprawujemy się gorzej za kółkiem niż reszta Europejczyków? Chyba 6 pytań mi pan zadał teraz. Po pierwsze tytuł. Nazywa się Jeździć Szybko, dlatego że jakbym nazwał ją Jeździć Wolno, to by jej nikt nie kupił, a na szczęście się cała sprzedała. To po pierwsze. Po drugie, wydało mi się, że przez to, że jeździłem 5000 samochodów różnych, zebrałem doświadczenia, które większość nawet ludzi uczących techniki jazdy nie ma. Nawet jeżeli ktoś uczy w szkole jazdy i tam cały czas tłucze tym samym samochodem te same ćwiczenia, to nie ma tej elastyczności. Ja mam pełną świadomość swoich umiejętności i ja muszę w życiu robić mnóstwo różnych rzeczy i na jeżdżenie takie trenowanie mam bardzo mało czasu. Więc oczywiście, że kierowca, który nie robi nic innego, tylko jeździ w zawodach, pojedzie zawsze szybciej ode mnie. To jest jasne, trzeba się z tym pogodzić. Nie pojadę do Le Mans i nie ukończę na podium nigdy. Ale być może potrafię lepiej od tego kierowcy nauczyć, jak można na pewne rzeczy zwrócić uwagę. I to, co jest jeździć szybko, to jest głównie tak naprawdę nie fizyka, ona tam jest gdzieś, ale to jest psychologia. Psychologia tego, jak należy patrzeć na drogę, jak ją czytać i rozumieć, co się dzieje. Niektórzy czytelnicy wytykali mi, że napisałem tam taki ustęp, że trzeba założyć, że wszyscy inni są kretynami. Naprawdę. W Polsce widziałem na drodze rzeczy, których nie widziałem nigdzie na ziemi. A jeździłem wszędzie, od Japonii, Azji, głębokiej Stany, przedziwne kraje Afryki. Kiedyś przez całą Warszawę lewym pasem jechała przede mną znana prezenterka telewizyjna. I tam występowało takie zjawisko, gdzie dwie kobiety siedzą w przodu w samochodzie, muszą ze sobą rozmawiać. Ono jest tylko minimalnie lepsze od sytuacji, jak 3 kobiety albo 4 siedzą w samochodzie, dlatego że te z przodu chcą sprawdzić, co myśli ta z tyłu. I wtedy się jeszcze ta, co kieruje, odwraca. To nie jest krytyka pod adresem kobiet, tylko obserwacja socjologiczna. I one gadały ze sobą cały czas, jechały 20 na godzinę lewym pasem ulicą Ostrobramską, potem trasą Łazienkowską, mostem Berlinga, dalej trasą i przy Wawelskiej wykonały pełne hamowanie do zera i z lewego pasa skręciły w prawo. No przecież jak można przewidzieć, że się skręci w prawo, zanim się skręci? Wiecie, ludzie na wsi, w Polsce mają coś takiego, że włączają kierunkowskaz dopiero po tym, jak sprawdzamy, jak jeżdżą naprawdę. I to względu na to, czy mają 100 koni, czy 800. Notabene nazwa została wymyślona przez Bartka Szybrackiego, mojego fotografa z Tobira. Po odejściu stamtąd usłyszałem, wśród wielu rzeczy, które usłyszałem, nieprzyjemne na forum publicznym na swój temat, usłyszałem, że... Nie usłyszałem, przeczytałem. Dla chętnych będzie. Jeden z redaktorów naczelnych innych pism o samochodach powiedział, że dobrze się stało, że już nie robię. To
Kira, dlatego że pismo było nudne, miało złe teksty i obrzydliwe zdjęcia. I że on teraz zrobi, żeby było lepiej. No, dali Bóg spadła sprzedaż o połowę albo więcej. Tak cały czas czekam, aż coś zrobi. Nowy wydawca oświadczył publicznie, że te duże porównania to była bzdura i tylko widzi mi się Frankowskiego. I nikt ich nie potrzebuje. Nazwę zarejestrowałem na swoją firmę, bo wydawała mi się całkiem fajna. Jakiś czas temu z inną firmą próbowałem zrobić z tego imprezę komercyjną i to nie wyszło zupełnie. Tak jak mówiłem, w gospodarce czasem jakieś rzeczy nie wychodzą. Natomiast w tym roku udało nam się zrobić to na takiej zasadzie, że sama logistyka, w sumie 18 samochodów do testu i 4 wany, 30 kilka osób, 500 km od Warszawy. Naprawdę, operacja Barbarossa. Jak to zrobić? Skąd wziąć pieniądze na to? Gazeta jakby nie generuje aż takiej wartości z samego artykułu, który jest rezultatem takiego przedsięwzięcia, że można było za to zapłacić. Wiecie, bo na benzynę poszło kilkadziesiąt tysięcy złotych. Więc wymyśliłem coś takiego, że dogadaliśmy się z Sony Europe i Sony Europe zaproponował nam zorganizowanie w trakcie realizacji tego materiału warsztatów fotograficznych dla dziennikarzy foto. I warsztaty te dotyczyły nowych aparatów fotograficznych, które dopiero teraz wejdą do sprzedaży. Więc przyjęliśmy tych dziennikarzy, wymyśliliśmy dla nich zadania, uczyliśmy ich, jak robić zdjęcia samochodów w stylu rapa. No i z tego, co widzę, to efekt był oszałamiający. Nie widziałem żadnej opinii krytycznej. 4 je zwymiotowało. Myślę, że większość tych ludzi nie spodziewała się, na czym naprawdę polega to, że się jeździ samochodem szybko. Bo jeździć szybko, to jest napisane, że szybko to nie znaczy jechać prosto szybko. Małpa, można nacisnąć gaz albo włączyć tempomat i jechać szybko, prosto. Cała sztuka to jest jechać najszybciej jak się da, pozostając w granicach przyczepności w danych warunkach bez względu na konfigurację drogi. Ja na przykład lubię samochody, które są przewidywalne. Nie muszą być szybkie, tylko przewidywalne. Przewidywalnym samochodem mogę jechać cały czas na 90%. Nawet po drodze, której nie znam, gdzie się zmieniają warunki, gdzie jest nagle ślisko. W Dolnym Śląsku, gdzie to robiliśmy, są takie miejsca, gdzie omszały asfalt pod drzewami nie wysycha nigdy. Jest plus 30. Wpadamy do cienia i w tym miejscu jest pioruńsko ślisko. Jest ślisko jak na śniegu. Nie da się tego przewidzieć. To znaczy, jak się czyta drogę i rozumie, że w cieniu może być inaczej, albo że może spływać woda sącząca się ze strumieni, przepływać przez asfalt, no to możemy to przewidzieć. Czasem jest tak, że nawet wjeżdżamy autem i pamiętamy, że jest dużo mocy na tył, tak? I wjeżdżamy w takie miejsce i ta kontra robi się sama, zanim jest potrzebna. I tak jest dobrze, bo to nie chodzi o to, żeby opowiadać potem kumplom przy piwie, stary, wyratowałem się z takiego boka między drzewami. Bo cała sztuka polega na tym, żeby nie było tego boka. Żeby jechać tak, żeby nas nic nie zaskoczyło. A jeżeli wybiegnie z lasu baba z chrustem. Baba z chrustem to jest takie coś, co omijamy, jak się robi trening z bezpiecznej jazdy. Czyli taki tam się wrzuca karton, na przykład trzeba ją ominąć. Może wybiec? Nie wiem, czy zauważyliście. Jest takie zjawisko w Polsce. Oprócz rowerzysty ubranego na czarno bez świateł. Wiemy, o co chodzi. I on jedzie czasem pod prąd. Kiedyś napisałem felieton do Onetu, że to są wyznawcy bogini Kali. Oni chcą popełnić rytualne samobójstwo. Należy ich ominąć, dlatego że uszkodzą nam wóz i nie będzie można kontynuować jazdy. I są tacy goście, którzy znikąd pojawiają się na drogach od wiosny do jesieni i wychodzą z lasu z opalionową torbą. Nie wiem, skąd się biorą. Być może to są strzygi albo inne upiory, ale są taki typ żula. Jesteśmy pomiędzy Kielcami i czymś, na środku pola i z rowu wychodzi taki gość przed samochód. Skąd oni się biorą? Tak samo jak brud na polskiej drodze. Kiedyś napisałem felieton w Motorze, że strasznie mnie irytuje ten brud. Taki wiecie, że jeżdżę w Niemczech, robimy zdjęcia 3 dni, myliśmy samochód raz, pada deszcz, samochód jest mokry, wysycha i jest czysty. Cały czas jest czysty. W Polsce czasem myjemy samochód na zdjęciach 4 razy w ciągu dnia. Jest pokryty warstwą tłustej mazi. No i zaryzykowałem, że być może jest to coś, co Amerykanie nocą zrzucają na Polskę, tak jak kiedyś za komuny mówiono, że zrzucają stonkę ziemniaczaną. No i odpisał mi pacjent, inżynier, opisał się inżynier magister inżynier.
Frankowski, ty idioto, drukowaliśmy list expressis verbis, bo bardzo mi się podobały te sformułowania, takie pełne szacunku dla interlokutora. Ty idioto, co ty nie wiesz, że to są pyły z elektrociepłowni? Drukowaliśmy to, a to był tygodnik, więc można było szybko reagować za tydzień. Następny list, podpisany magister inżynier i pod spodem jest główka elektrociepłowni. Panie Frankowski, niech się pan nie przejmuje tym idiotą, od lat 70. już są takie filtry, że elektrociepłowni nie wylatują żadne pyły. Więc nie mam pojęcia, skąd się biorą te pyły, natomiast są częścią nieodłączną. Jeżeli je przewidujemy rzeczy, które się mogą wydarzyć na drodze. Ja zawsze mówię, że bezpieczna podróż, ja bardzo dużo jeżdżę długich transportów. Ja przejeżdżam około 100 tysięcy kilometrów samochodem co roku, od 30 lat. I wszystko już widziałem. I pijanego policjanta, który przyjeżdża do wypadku, i je tiktaki cały czas. Naprawdę wszystko. Wszystko zupełnie. Widzę gościa, który jedzie koło mnie, droga się zwęża. Są takie, wiecie, słupki, takie biało-czerwone, z metalową podstawą. Jedzie i wjeżdża w te słupki, one wybuchają przed nim, uderza, wybijają mu szybę, lecą przede mną. Ale z lewego pasa nie zjechał do końca. I zawsze sobie myślę o tym obrazie Matejki z Rejtanem i ten gość. Nie zjadę z lewego pasa. Widziałem kiedyś, to znowu nie jest antyfeministyczne. Alfa Mito, starsza pani, w takiej charakterystycznej pozycji na spaniela. Pochylona do przodu, jedzie autostradą A2 w stronę Warszawy. Autostrada do czego służy? Wyjechać żwawo. Jechała 45 na godzinę lewym pasem. Tiry białoruskie, trąba z prawej strony, światła. Nie, ona będzie jechała do końca. Zjechałem na stację benzynową w celu udania się do toalety. Wyjechałem, no w moim tempie jazdy za chwilę znów dogoniłem tę panią. Doganiam ją i nie wierzę własnym oczom. Zbliża się kolejne przewężenie, bo wiecie, A2 była non-stop remontowana. I co robi? Wali w te słupki. Zatrzymuje się pomiędzy nimi, mając rozbitą szybę i zdziwiona się rozgląda. Tak naprawdę, jak się zastanowicie, Clarkson, do którego nie lubię się odwoływać, bo bardzo często mówi rzeczy, które nie są zgodne z prawdą, tym razem miał rację. Zamiast testu i egzaminu na prawo jazdy powinno się robić test na inteligencję. Bo jak to on powiedział, Stephen Hawking nigdy nie zaparkuje swojego wózka w przejściu. A Polak, nie wiem czy wiecie, Polak musi zaparkować w wejściu do sklepu. Ja na przykład uwielbiam zaparkować samochód daleko w ogóle, w sąsiedniej dzielnicy i dojść. Dlatego, że wtedy mam swobodę, nie jestem znerwowany, że tam ktoś tam chce mnie uderzyć, a pod supermarketem parkuję zawsze najdalej jak się da, tam gdzie jest pusto. Dlatego, że żaden gość mi nie zrobi dziur w drzwiach potem swoim wózkiem. No ale nasi rodacy muszą tam jechać. W jakim innym kraju ludzie cofają na rondzie? Słuchajcie, widziałem w Polsce kilkanaście razy ludzi cofających na rondzie. Nie zrozumieli, że można dojechać w kółko. Co się dzieje, jak wjeżdża taki gość z ciekawą rejestracją, że ja nawet nie wiem skąd jest ten powiat, wjeżdża do centrum handlowego i nagle widzi, że jest wszystkiego dużo i nie wie, gdzie ma jechać. Tak mi się trafiło ostatnio. Co zrobił? Białe światła, jestem 30 cm za nim, cofa. Postanowił się rozmyślić. Głupota. Głupota jest jedynym powodem wypadków. Bo jeśli na przykład jeździmy źle, tak jak ja tańczę, i nie czujemy tego, co się samochodem dzieje, powinniśmy jechać po prawej stronie i wolno, tak? Żeby zachowanie było przewidywalne. Dlaczego są przepisy ruchu drogowego? Czy ktoś się zastanawiał, po co w ogóle są przepisy? Nie. Przesady, to tak to sugeruje takie stalinowskie podejście, dajcie mi człowieka, a przepis się znajdzie. Nie. Przepisy są dlatego, że nie udowodniono naukowo istnienia telepatii. Jedzie pan w okolicach Zamościa, widzi pan gościa jadącego zardzewiałą ładą, nie ma pan pojęcia, co on myśli. I w ogóle w życiu pan nie dojdzie do tego, co on myśli, dlatego, że jego procesy myślowe są nieprzewidywalne. Ale są przepisy ruchu drogowego, więc na przykład jest nadzieja, że będzie jednak poruszał się po prawej stronie. Że jak będzie czerwone światło, to stanie. Bo to są przepisy. A co robi gospod Zamościa? Na bank, jeżeli jest pusta droga po horyzont, po biłgora jest pusto, to poczeka, aż ja będę jechał i wyjedzie mi przed nosem i potem skręci w bramę. I wiem, dlaczego tak jest. Dlatego, że ludzie z małych miejscowości są wielbicielami trójwymiarowej geometrii. Potrzebują mieć układ odniesienia, żeby poczuć się swobodnie. Muszą mieć ten obiekt, oni sobie wtedy liczą kwadrat prędkości i masy i w najgorszym możliwym momencie wyjeżdżają.
Nie, właśnie było pytanie. Kolejne? Tak, dziękuję. Postaram się mówić krócej, bo wiem, że chcecie ruszyć do domu. No może zacznijmy od początku. Dlaczego pan nie wsiądzie? W sensie marki samochodu? Model. Bardzo niechętnie do chińskich. Dlatego, że samochód, który jest cały strefą zgniotu, nie napawa mnie pewnością siebie. Na rowerze to zapewnić? Na rower mam nawet. Jeździłem w tym roku raz. To pan myśli o downsizing teraz w tym trendzie popularnym wśród producentów? To wchodzimy na taki bardzo grząski temat. Bruksela. Proszę państwa, czy ktoś czytał manifest komunistyczny? Za moich czasów to było obowiązkowe. Czytało się manifest komunistyczny napisany przez Marksa, niemieckiego myśliciela, za pieniądze ojca Engelsa, przemysłowca. Absurdalne, prawda? I tam jest takie pierwsze zdanie, musiałem się nauczyć na pamięć, bo wiecie, ja jestem już stary i za komuny tak było, że nad Europą krąży widmo. To widmo komunizmu. Napisałem kiedyś felieton, że to widmo osiadło w jednym miejscu, ono się nazywa Bruksela. Bo gospodarka nakazowo-rozdzielcza, która była rdzeniem komunizmu, w tej chwili działa w Unii Europejskiej, prawda? Mówią krajom, na przykład Portugalii, przestańcie łowić ryby, żeby Hiszpanie więcej zarobili. Grekom musicie mniej oliwek hodować, bo będzie ich kto inny robił, wam zapłacimy raz, żebyście przestali. I dokładnie tak samo jest z samochodami. Jest taka norma 1268, słynny test służący do pomiaru CO2. Jak czytacie, że dziennikarz wam pisze, że samochód pali mniej lub więcej niż mówi producent, to znaczy, że dziennikarz jest absolutnym kretynem. Dlatego, że ten test nigdzie nie mówi, że ten samochód będzie palił w normalnym użytkowaniu. Tak było kiedyś, dawno, 20 parę lat temu, był taki test, który podawał przy prędkości 90, 120 i w mieście. Żeby to zmierzyć, zakładało się do samochodu przepływomierz, zbiorniczek z paliwem i się jechało na znormalizowaną trasę pomiarową. A teraz to się robi wszystko w laboratorium. Przez większość testu samochód nie przekracza 40 na godzinę. Przez większość testu jedzie 20 parę na godzinę. To się głównie sprawdza emisję spalin przy rozgrzewaniu katalizatora, przy starcie na zimnym silniku i tak dalej. To są totalnie nierealistyczne warunki jazdy. I producenci, żeby móc sprzedawać samochody w krajach, w których na przykład podatek zależy od emisji CO2, tak jak choćby Wielka Brytania, muszą starać się zrobić samochód, który jest dopasowany do przepisów, a nie do tego, czy użytkownikowi będzie dobrze. Czy użytkownik w swoim normalnym użytkowaniu codziennym mniej spali paliwa na przykład. Nikogo to nie obchodzi. Dlatego, że Bruksela jest jedna komisja, która jest od bezpieczeństwa i mówi producentom. Najważniejsze, żebyście robili samochody wyższe z przodu, tak? Że jak uderzy w pieszego, to żeby była duża przestrzeń pomiędzy maską a silnikiem, żeby sobie nie zrobił krzywdy. Nie wpadli na to, że można by na przykład zabronić ludziom przechodzić na czerwone. A druga komisja mówi, zróbcie tak, żeby samochody paliły coraz mniej, czyli była coraz mniejsza emisja CO2. A najprostszy sposób realistyczny na to jest, żeby samochody były bardziej aerodynamiczne. Ale już się nie da tego zrobić. Dlatego, że w tanim samochodzie, gdzie nie możemy zrobić pirotechnicznych urządzeń podnoszących maskę w przypadku zderzenia z pieszym, trzeba tę maskę poprowadzić wyżej. Staje się nieaerodynamiczny. Jednocześnie mówimy, okej, jak absolutny debil zderzy się ze słupem, to powinien z tego samochodu wysiąść cały do 56 na godzinę. Więc pakujemy coraz więcej stali w samochód. Do tego stopnia, że mamy tak szerokie słupki, że nie widzimy tej kobiety z chrustem, która wchodzi. Można by zrobić tak, żeby te słupki były węższe i spełniały wszystkie normy, ale wtedy trzeba je zrobić z tytanu. I nikogo na to nie stać. I ta sama Bruksela robi te wszystkie sprzeczne rzeczy, jednocześnie jest cały czas ten test. Ostatnio pomyślałem, o Jezu, światełko w tunelu. Podali oficjalnie, że wiedzą, że ten test jest nierealistyczny. W związku z tym przygotują nowy na rok 2020. I downsizing jest fajny z punktu widzenia inżynierskiego, że co potrafią, to jest jak Formuła 1. Nowe ograniczenie, a inżynierowie znajdują sposób, żeby zrobić coś, co się w tym ograniczeniu mieści, jednocześnie jest ok, tak działa. Silnik Twinner Fiata, 0,9 litra turbo. Jednolitrowy silnik Forda, turbo, fantastyczny. Ale jak się tymi samochodami jedzie szybko, naprawdę szybko, to znacznie mniej emitują CO2 samochody z wolnossącym, czyli atmosferycznym, niedoładowanym silnikiem o większej pojemności, tak jak były kiedyś. I są tańsze.
Wyobraźcie sobie, jak trudne jest zrobienie czegoś, co ma 0,9 litra i 120 koni. Jakie są obciążenia termiczne? Na przykład teraz taki jest samochód Volkswagen Up. Ktoś widział? Up, Skoda City Go, jest taki Seat też. Notabene głowice do tych silników są oddawane wszystkie Volkswageny w Poznaniu. Nikt tego, nikt się tym nie chwali, wspaniała odlewnia. I tam jest głowica razem z kolektorem wydechowym w jednym kawałku, że było tanie. Ciekawe, jak długo to wytrzyma? Muszą być skróty, muszą, tak samo jak powiedziałem o tuningu, nie da się tak, żeby energia wzięła się znikąd. Tak? W układzie zawsze będzie ta sama suma. Jeżeli nasz samochód w tym dolnym zakresie tak fajnie przyspiesza, jesteśmy jak fizytorem, który ma Skodę Octavię i jeździmy z napisem jakiejś tam firmy od chrupek na drzwiach, chrupek dla psów na przykład, i lubimy, że jest taki powiew szybkości, że samochód robi tak, myślimy sobie, szybki. Nieprawda. Samochód silnikiem wolnossącym, jak się zmierzy stoperem, to się okaże, że się rozpędza szybciej. Ale ludzie nauczyli się przez te turbodiesle i przez te rzeczy tego takiego odczuwania pozornego przyspieszenia. I myślą, że to znaczy, że jest szybkie. Wobec czego, co robi chiptuner? Przesuwa myszką na krzywych, na mapach silnika w taki sposób, żeby ten efekt był większy. Wiecie, uwierzcie mi, na hamowni wyjdzie to, co ma wyjść. To, żeby było jasne. Hamownie się też oprogramowuje i można zrobić tak, że wychodzi, że są najszybsze pojazdy w galaktyce. Ale jednocześnie nie ma nic za darmo. Jeżeli się gdzieś zabierze, żeby to dołożyć, to gdzieś jest zabrane. I na przykład samochód nieskutecznie spala paliwo w wyższych obrotach. Zawsze jest coś za coś. Zasada kompensacji działa w przyrodzie. Jeżeli ktoś się urodził z jedną nogą krótszą, to dla kompensacji ma drugą dłuższą. Amen. Następne pytanie? Ja chciałem Pan powiedzieć, dwie ukochane drogi. Jedną na świecie, a drugą w Polsce. A dokładnie. To znaczy odcinki... Numer mam Panu powiedzieć? Nie, nie musi być numer. Ja mogę Google sprawdzić, żeby Pan zapamiętał, ale takie, które teraz by się Pan chciał przenieść, nie pytam w jakim aucie, ale po prostu. Są takie drogi, gdzie jest wszystko jedno, czym się jedzie. Jedna z tych dróg to jest najsłynniejsze OS polskich rajdów. Wali Mrościszów. Dla tych, co nie wiedzą, to jest na Dolnym Śląsku. Miejscowość Walim, oryginalnie Wiste-Waltersdorf. Jest to droga, na której są dwa zestawy, 2,5 zestawu zakrętów z kostki. To są najsłynniejsze zakręty, które zawsze były na zdjęciach, jeżeli się patrzy na zdjęcia lat 70. Błażej Krupa w Renault 5 Alpine, albo Marian Bublewicz w Fordzie Syra. To właśnie w tych miejscach byli fotografowani. I rzeczywiście jest to droga wymagająca, bardzo, bardzo trudna. Gdzie zmieniają się profile zakrętów, gdzie nie sposób z tego, jak biegną drzewa, przewidzieć, gdzie jest następny zakręt i w którą stronę. I trzeba się po prostu tego nauczyć na pamięć, albo jechać z pilotem. A na świecie... dużo jest takich dróg. Jest taka droga w Alpach Nadmorskich we Francji, tam gdzie się odbywa rajd Monte Carlo, rajd Antibes. Fantastyczne rajdy. Jest taka przełęcz, nazywa się Col de Vence. Col de Vence jest znane z trzech rzeczy. Po pierwsze, jest tam odcinek specjalny rajdu Monte Carlo. Kiedyś na prezentacji Focusa RS przejechałem całą przełęcz 23 razy. Po prostu nie mogłem sobie darować, bo jest tak fantastycznie. Po drugie, jest tam wyścig kolarski. Zupełnie mnie nie interesuje, ale wiem. Po trzecie, jest tam najwięcej obserwacji UFO we Francji. Także Col de Vence i Wali Mrościsz. Ja chciałem się zapytać, co Pan myśli o Tesla Motors i ogólnie działalności Elona Muska? Rozmawiałem ostatnio z wysoko postawionym, jak to po polsku, urzędnikiem koncernu General Motors i mówił, że jechał Teslą i że fajnie, że mu się podoba. Pytanie jest takie, bo Tesla, może inaczej, tradycyjna firma samochodowa, taka zła, to robi rzeczy zawsze tak samo. Tak? Mają inżynierów, którzy umieją coś robić od 40 lat. I na przykład badania trwałości, takie strasznie nudne, gdzie tam siedzą goście i tłuką te samochody i jest tak zwane przyspieszone zużycie i się robi tak, żeby zepsuć. To jest takie nudne i nie jest sexy. Więc Tesla takich rzeczy nie robiła. Nikt nie wie, jaka będzie wartość rezydualna tych samochodów za 20 lat i czy w ogóle będzie. Proszę się zastanowić. Ma Pan laptopa? Nie teraz. No, ale w ogóle. Z którego roku jest ten laptop?
No, 21 wiek. A laptop z 84 roku nadaje się już wyłącznie na, jako przycisk do książek. Prawda? Bo już wszystko, co w nim jest, łącznie z systemem operacyjnym, jest bezużyteczne. Bateria już dawno umarła, można tylko na prąd, prawda? Już nie odtwarza płyt, no nic nie działa, a na matrycy są wypalone dziury. Ja myślę, że Tesla to jest coś takiego jak Apple. Ludzie wyznają religię. Apple jest religią. Mam komputer Apple niestety, muszę. Bo się programy graficzne są na Apple. Ale ludzie myślą, że Apple to jest coś takiego jak Święty Graal. Albo coś takiego, co jest bardziej chrześcijańskie niż Watykan. Coś takiego lepszego. Jak zobaczycie, jak zawsze wchodzi nowy produkt, nowy iPhone i ci Amerykanie rozpromienieni, którzy całą noc śpią na Times Square, na chodniku, żeby kupić nowego iPhone'a, myślą sobie, że to jest, nie wiem, postać religijna, którą kupują i mogą wstąpić do nieba. A przecież to jest telefon, w którym jest procesor Samsunga i wyświetlacz LG. Po prostu to jest ewidentny sukces marketingu także Tesli, że ludziom się wmówiło w sposób niezwykle elegancki, że kupują coś, co się zupełnie różni od wszystkiego. Ale tak nie jest. Powiem wam, że mój czołowy fotograf Błażej Żuławski ma w tej chwili trzeciego powerbooka. Bo dopóki powerbooka się używa tak jak Amerykanin, czyli trochę się pogląda pornografii, potem się coś tam popisze na Facebooku i koniec. To jest dobrze, ale jak się zmusi komputer do działania zawodowego, czyli się na przykład przegląda na nim 20 tysięcy zdjęć i je obrabia, i dla elegancji inżynierowie Apple'a zrobili tak, że w nim nie ma dziurek. Wiecie, nie ma dziurek, nie ma wentylatorku, bo to jest takie tandetne, to mają te takie tanie komputery. To on robi pff, wybucha płyta, wygina się i można go tylko wyrzucić. I zastanawiam się, czy nie jest dokładnie tak samo z Teslą. To znaczy, czy ludzie nie uwierzyli, że ten samochód jest właśnie takim, jakby to powiedzieć, trzeba porównać. Wierzycie w to, jak ktoś wam w internecie podsuwa petycję na temat na przykład zwierząt na Zanzibarze. Klikacie like pod czymś takim? Przecież trzeba mieć inteligencję żółwia, żeby uwierzyć, że naciśnięcie przycisku na myszce spowoduje, że tych zwierząt ktoś nie zabije na Zanzibarze. Zgadza się? Wiesz, to bzdura jest. Ale ludzie wierzą w te rzeczy, bo chcą myśleć, że mają wpływ, że wybrali to coś lepszego. Teraz, czy ktoś wie, jaka firma produkuje sprzęt Apple'a? Kto produkuje fizycznie te graty wszystkie? Foxconn. Widzieliście, jak fajnie jest być pracownikiem Foxconnu? Że się z baraku blaszanego skacze przez okno na beton? Bo się zarabia 50 centów na godzinę. I Chińczycy też się dowiedzą w pewnym momencie, że fajnie jest żyć jak człowiek. Można blokować Google, blokować im wyszukiwarki. Jak się wpisuje Freedom, to się od razu włącza jakiś tam urząd i zagląda gościowi na komputer. Ale ci ludzie chcą mieć, konsumować dobra, co jest normalnym prawidłem gospodarki wolnorynkowej. I ci sami Chińczycy będą chcieli mieć więcej, będą chcieli móc korzystać z tych dóbr. Bo co z tego, że sobie kupi telewizor, nie może oglądać telewizji. Bo nie ma kiedy, bo on musi tam zasuwać w tej fabryce, a potem umiera. Był taki etap w rozwoju Europy, rewolucja przemysłowa, prawda? Że się pracowało w kopalni, kupowało się rzeczy na kupony, nie na pieniądze w sklepie kopalnianym i tak dalej, cały czas się człowiek zapętlał. I Foxconn jest dokładnie taki, on jest takim przedsiębiorstwem z epoki pary, tylko że robi komputery. I teraz wyobraźcie sobie, ludzie, którzy kupują Apple'a, oni, mam nadzieję, że nikogo nie obrażam, to ciężko będzie, bo ja zwykle kogoś obrażam, więc już trudno. Ludzie, którzy mają urządzenia Apple, myślą, że są lepsi od innych. Tak. To jest siła brandu. Po drugie, wydaje im się, że jak wybiorą coś takiego, że na przykład będą protestowali przeciw naturalnym futrom, to się coś zmieni na świecie. Czytają strony Greenpeace'u. Często są wegetarianami i mają rower. I siedzą w kawiarniach z otwartymi Apple'ami, tak żeby było widać jabłko z tyłu, prawda? I przez całe dni piszą do siebie na Facebooku, bo im się nie chce gęby otworzyć. Może brutalne, ale udało im się stworzyć wrażenie wyższości, takiej osobnej klasy. A przecież z punktu widzenia mechaniki, to są takie same komputery jak inne. One mają po prostu ładniejsze pudełko. Na pewnym etapie też system operacyjny miał przewagę, której już teraz aż tak ogromnej nie ma, jak miał wcześniej. I z Teslą myślę, że będzie podobnie. To znaczy, będzie papierkiem lakmusowym będzie to, jak te samochody będą działały za 5 lat.
Jeżeli spojrzycie nawet na tak absurdalne samochody jak hybrydy Toyota, one z punktu widzenia energetycznego są bez sensu, ale są najdoskonalszymi technicznie samochodami, jakie w tej chwili są produkowane. Bo jeszcze nikt nie umie zrobić pewnych rzeczy tanio. Nie da się. Dlatego hybryda Toyota jest najbardziej bezawaryjnym samochodem Toyoty. I wiadomo już, że działają 10 lat. Że baterie tracą znacznie mniej z pojemności, niż się wszystkim wydawało na początku. Dlatego, że tam było właśnie to tradycyjne, nudne podejście tych głupich inżynierów, którzy tłuką te rzeczy i jeżdżą po tych belgijskich blokach i patrzą, czy coś pękło w zawieszeniu. Czy na przykład nie przegrzała się bateria. Nie wiem, ja nie jechałem Teslą, więc nie wiem, czy bym czuł to samo, co kolega z GMA, który był zafascynowany, ale jednocześnie trzeźwo patrzył na sprawę. Mówi, okej, myśmy zrobili taki samochód jak Ampera czy Volt, ale one są zrobione filozoficznie tak samo jak Vectra. To znaczy ludzie będą mogli nimi jeździć za 15 lat i będzie infrastruktura, która będzie w stanie to wspierać, bo będzie ciągłość. Ciągłość pewnej myśli technicznej. To jeszcze no, proszę ostatnie krótkie pytanie. Chciałem spytać tak. Niektóre dwa krótkie pytania w jednym. Najlepszy samochód, w którym pan jechał i samochód, w którym wpadł pan w największą ekstazę. No ekstaza to zależy od towarzystwa. Ale może powiem tak. Ja dużo jeżdżę zabytkami i strasznie ciężko, żeby współczesny plastikowy samochód zrobił na mnie takie wrażenie jak zabytek. Oczywiście trzeba zrozumieć, że zabytkowym samochodem zwykle z dzisiejszego punktu widzenia jeździ się źle. Tak? Wsiada osoba, która dzisiaj się nauczyła jeździć Yarisem na kursie. Znaczy, nie wiem, czym tym się teraz jeździ. A Yarisem? Fabio. Fabia bardzo fajnie jeździ, bo tuning podwozi Scoot jest najlepszy w całym koncernie Volkswagena. Bo tam są tacy grubi, łysi Czesi, co żrą knedliki codziennie i oni umieli doprowadzić do tego, że Skoda 105 pozostawała na asfalcie. I oni tam dalej pracują. I strojenie podwozi Skody jest w Mladá Boleslav, a nie w Wolfsburgu. Ja powiem może tak. Jest jeden samochód, który się cały czas zmienia, ale który cały czas to jest Porsche 911. To nie jest modne, co powiem, bo trzeba powiedzieć coś modnego, że tam coś Apple'a na przykład. Ale nie. Dlatego, że to jest... Była taka reklama kiedyś w Stanach, The Everyday Supercar. Ja jeździłem kiedyś przez całą polską zimę Caymanem, który stał u mnie przed domem w Zaspie. Odkopywałem go codziennie, pakowałem córkę do środka i wiozłem ją do przedszkola. I rekordowa temperatura była minus 29,5 i on cały czas działał. Dlatego, że w samochodzie Porsche, nawet jak był etap, że się oszczędziło na plastiku albo na kształcie reflektora, to się na częściach metalowych nie oszczędziło ani feniga. I te samochody po prostu zawsze jeżdżą dobrze. Jeżeli chcemy wziąć inny samochód, niektórzy się podniecają mocnymi BMW albo AMG, teraz wszystkie są turbo i w ogóle już jest smutno. Bierzemy taki samochód, jeździmy nim do pracy, jesteśmy tym mistrzem w krawacie, który może od świateł do świateł pojechać szybko i dźwięk jest, i są te fałszywe wybuchy w wydechu, które są generowane przez komputer. I potem chcemy jechać na tory. Samochód, który ma silnik z przodu, na których kołach głównie hamuje. Na przednich, tak, prawda? Bo mamy transfer masy, samochód dociąża przód, 70% hamowania jest z przodu. Choćby były takie tarcze hamulcowanie, mogą być, gdyż się nie zmieszczą w kole, to wtedy się nie da hamować przez cały dzień. I takie AMG czy M6 katowana na torze, czyli jechana prawidłowo, po pewnym czasie robi i są płomienie i koniec jazdy. A 911 ma silnik w przedpokoju, w tym bezsensownym miejscu. I w związku z tym mam mnóstwo wad, ale jak się hamuje, to transfer masy sprawia, że hamuje czterema kołami. Zawsze hamuje czterema kołami. Stare turbo, takie sprzed 20 lat, miały większe tarcze z tyłu niż z przodu. I dzięki temu to się wszystko rozkłada pod względem cieplnym. Można tym samochodem jeździć cały czas. A drugi samochód, który może nie ekstazę, ale tak tam blisko. To był taki przypadek. W 2010 roku byłem w Goodwood i miałem jechać paroma Alfami Romeo z muzeum przed tą publicznością. To najstraszniejszy egzamin, jaki zdawaliście, to jest nic. Mam wyjść i jechać przed ludźmi, których jest tam 70 tysięcy i jak zrobię coś źle, to będę mógł być dziennikarzem na Islandii już tylko. No i takie
rozluźniony, przyszedłem tam do boksów, są mechanicy Alfa Romeo, Centro Storico, którzy mówią tylko po włosku. Stoi samochód, który wygląda jakby go zaprojektował Jules Verne, jako samochód dla kapitana Nemo. Długa maska, skórzane paski, z tyłu maleńka kabina, macie pęknie okna, koła ze szprychami. Alfa 8C z Le Mans 1938 roku. Pokazałem ją w książce. To było największe przeżycie samochodowe w moim życiu. Podszedłem do niego, zaglądam. Mechanik podchodzi do mnie i mówi: You want to drive? On mówi: Nobody want to drive. Maybe you want to drive. I faktycznie okazało się, że wszyscy się bali, zobaczyli ten samochód i rezygnowali. W końcu jechałem nim wtedy tylko ja i Lord March. Bo było tak. To jest samochód, który powstał w jednym egzemplarzu. I to jest cały czas ten sam. Został wyceniony przez Bonem na 6 milionów euro. To kolejny stres. Ma rzędowy 8-cylindrowy silnik. Jest tak piękny, żebyście chcieli go mieć w domu ze szklaną płytą i na nim kawę pić. Konstrukcji Vittorio Jano, genialnego konstruktora Alfa Romeo sprzed wojny. W związku z tym, że silnik jest dwa razy dłuższy od tego stołu, nie umiano wtedy zrobić wałka rozrządu, który byłby takiej długości, się nie zwijał jak precel. Więc on ma dwa, przedzielone po środku. I między czwartym i piątym cylindrem jest napęd rozrządu kukami zębatymi. To wszystko wygląda jak biżuteria. Po prostu można stać i się gapić. Ale żeby nie było nudno, to ma dwie sprężarki mechaniczne wielkości wiader. I ma ponad 220 koni. A samochód jest wykonany przez Turinga z Mediolanu w technice Superleggera. Także jest lekki jak tektura. Ma hydrauliczne hamulce z takimi bębnami. I kiedy był nowy, mógł jechać grubo ponad 200. Kierownica jest z prawej strony. We wszystkich włoskich samochodach wyścigowych, sportowych do lat 50. była z prawej. Ktoś wie dlaczego? Dobrze, ale nie do końca, dlatego że większość torów jest prawoskrętnych. Jest przewaga, jeżeli większość masy jest po prawej stronie, w zakrętach prawych, prawda? Jedyny tor we Włoszech, który jest w drugą stronę, to jest co? Imola. Imola jest w lewo. Ale wszystkie pozostałe są w prawo, więc to miało sens. Dźwignia biegów jest z lewej strony, ale, żeby nie było łatwo, biegi są odwrócone. Czyli bliżej kierowcy jest 1-2, od kierowcy jest 3-4. Ale to nie jest clue. Clue to jest to, że pedał gazu jest po środku. Pedał gazu jest po środku nie dlatego, że inżynierowie Alfy byli idiotami, tylko dlatego, że w tamtych samochodach, zresztą w Mercedesach Grand Prix, tych przedwojennych i tuż powojennych, też jest pedał gazu po środku. To jest tu zupełnie normalne. Kiedy robimy międzygaz przy redukcji biegu, tak zwany hill and toe, to w tej chwili, to bardzo fajnie wygląda, możecie sobie oglądać na filmach, ludzie są tacy, co umieją to robić ładnie. Hamując jednocześnie palcami prawej stopy, kiedy wyłączamy bieg na luz, puszczamy sprzęgło, dodajemy gazu piętą, to brzmi jakby trwało wieki, ale to trwa pół sekundy, potem znowu wciskamy sprzęgło i zapinamy niższy bieg, tak, żeby wyrównać obroty silnika i skrzyni biegów. Ale w tamtych czasach, gdybyście próbowali nacisnąć hamulec czubkami palców, efekt byłby zero, dlatego że hamulce były mechaniczne, a potem hydrauliczne, ale z bębnami. I trzeba było strasznie mocno nacisnąć pedał. Strasznie mocno, jak w niczym, co teraz możecie spotkać. W związku z tym, najmocniejszą częścią stopy, jeśli chodzi o nacisk, jest pięta. I dlatego, jeżeli hamulec był z prawej, mogliśmy hamować z całej siły piętą i robić międzygazy palcami. Pedał gazu w Alfie jest filigranowy, wygląda jak kawałek ryby. I na końcu ma roleczkę, to w której jest maciupeńkie łożysko. To jest przepiękna technika. Żeby się ślizgał pod butę. 38 rok ręcznie zrobiony w jednym egzemplarzu. I jak już trzeba było jechać, to nie było źle. Największym dla mnie stresem było to, żeby przejechać w tłumach gapiów. Po prostu bałem się panicznie, że przyjadę jakieś dziecko, że będzie sytuacja nerwowa. Mimo, że sobie przełączyłem w mózgu na te wszystkie tryby, to że po prostu, wiecie, no, będę we wszystkich newsach świata. Dziennikarz z Polski przejechał dziecko wami. Udało się nie przejechać, udało mi się jechać prawie 150 na godzinę. Przed domem Lorda Marcha, kiedy dojechałem na górę, wysiadłem z samochodu, lało się ze mnie zimny pot z przerażenia, ale jednocześnie zadowolenie, że nic nie zepsułem. Podchodzi do mnie mój dobry przyjaciel Jochen Maas, wielki niemiecki kierowca wyścigowy, który jechał Mercedesem SSK z 28 roku. Mówi: pokaż czym jechałeś. Zagląda, a centralny gaz, banalne. No,
to był ten samochód, który wzbudził we mnie największe uczucie. Dziękuję bardzo. Kilka słów na koniec. Po pierwsze dzięki wielkie, że wpadliście. Mam nadzieję, że tak jak mnie i wam pan Piotr trochę w głowie poprzewracał i jeszcze bardziej zachęcił was do przychodzenia do nas. No bo tylko u nas można spotkać tak ciekawe osoby. Tutaj chciałbym się odnieść do Goodwood, bo z kolegą Mariuszem, który tam jest, właśnie widzieliśmy wypadek w Goodwood na naszych oczach, jeden z bolidów się rozbił, także domyślam się, jak to mogło być ze strony kierowcy wielkie przeżycie i też się cieszę, że panu się nic nie stało i że do żadnego wypadku nie doszło. Wszyscy rozbijają się na tym samym zakręcie. Abyście kiedyś jechali w Goodwood podczas festiwalu prędkości, to czwarty zakręt w lewo nazywa się Molcom, jest odwrotnie wychylony. Jak się już go widzi, to już się rozbiło. Więc trzeba patrzeć na tablice, które są po lewej stronie i liczyć raz, dwa, hamowanie i w lewo. Jeszcze chciałem dodać, bo za tydzień planowaliśmy spotkanie z panem Sobiesławem Zasadą. Niestety z powodu choroby jego małżonki do spotkania nie dojdzie i prawdopodobnie będziemy próbowali spotkać się z panem Sobiesławem na wiosnę. No bo jak wiadomo, sesja, ferie, no i troszkę nam czasu wypada. Także zachęcam do obserwowania naszego Facebooka. Dzięki jeszcze raz.